Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, przepraszam. Dobry wieczór, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. I napiszcie mi, z kim się dzisiaj widzę. Okej, czekajcie, klub. O, jestem, dobra. Witajcie, moje kochane. Mamy dzisiaj taki temat ekscytujący, mam nadzieję. Ale zanim do niego przejdziemy, może kilka ogłoszeń parafialnych. Słuchajcie, za tydzień prawdopodobnie... za tydzień prawdopodobnie nie będę mogła się spotkać we wtorek i wyjątkowo może spotkamy się w czwartek, dobrze? No bo coś tam wieczornego mi wypadło. Witaj Monika, Ania, Hania, Beata, Agnicha, Monika, Magdalena, Beata, super dziewczyny, że się pojawiacie. Elżbieta, widzę, że temat was tutaj zaktywizował. Cześć Danusia. Więc w przyszłym tygodniu, we wtorek, prawdopodobnie nie, będę musiała to przesunąć na czwartek, a ponieważ już nie będzie live'ów na wrześniówce, bo wrześniówka kończy się w tym tygodniu, no to będzie można to przesunąć, witaj Katarzyna, będzie można to przesunąć na czwartek. Też jeśli chodzi o grupę Szczęśliwe w każdym wieku, ale to też będę ogłaszać, chyba na niedzielę przesunę, bo ten poniedziałek i wtorek mam, po prostu ogłosiłam warsztaty, poniedziałek, środa, niedziela, a potem sobie zdałam sprawę, że to jest pierwszy poniedziałek miesiąca, czyli spotkanie na Szczęśliwych. Mam nadzieję, że fajna będzie też wieczorem niedziela, kiedy po prostu będziemy miały swojego live'a. Ale to już jest, jeśli chodzi o Szczęśliwe. Jutro o północy, kochane, kończy się kod na warsztaty o granicach, na których będziemy te granice rozpoznawać, będziemy je czuć w sobie, bo to one nam mówią, gdzie my się kończymy, a gdzie ktoś, po to, żeby mieć lepsze relacje, po to, żeby lepiej żyć, po to, żeby... Czekajcie, w ogóle chyba się nie... Czemu to się nie... O, dobra, jest. Kod oczko działa tylko jutro do północy. I korzystajcie, dziewczyny, bo... Jezu, już myślałam, że mama Muminka, a to tylko misiek. Kupiłam moim kotom misia, żeby nie prześladowały mamy Muminka. No i właśnie miś jest w wielkim niebezpieczeństwie, ale ja już na to nie patrzę. Tak, czyli po prostu korzystajcie z tego. Można te warsztaty kupić w pakiecie z warsztatami o kreowaniu, myśleniem, intencjami, jaką nasze myśli mają ogromną moc. I korzystajcie sobie z tego, bo ten kod na warsztaty o granicach działa tylko do jutra, bo już w poniedziałek pierwsze spotkanie. Mamy trzy piękne, głębokie spotkania na żywo, dużo materiałów, medytacji i tak dalej, bo od naszych wewnętrznych granic, od tego, żeby je poczuć, żeby czuć, co jest moje, a co nie, gdzie moja wolność się zaczyna, a gdzie kończy, gdzie moja autonomia, decyzyjność i tak dalej, od tego się zaczyna nasze dobre życie. I to nie jest tylko o tym, żeby te granice zakomunikować komuś, ale przede wszystkim o to, żeby je poczuć, gdzie one w ogóle są. Gdzie one w ogóle są? Także kochane, korzystajcie, to tak na początek, bo ja potem zawsze zapominam powiedzieć, więc na początek ogłoszenie. Czy jeszcze mam coś z ogłoszeń? Nie, to chyba na razie tyle. No i słuchajcie, mamy temat, który bardzo Wam się spodobał. Bo ostatnio były takie bardzo poważne tematy o byciu prawdziwą, takie głębokie, a pomyślałam sobie, że to jest taki temat dla nas, kobiet, ważny, i warto się nad nim pochylić. Kiedy czuję się kobieca i pożądana? To ja Wam zadam najpierw takie pytanie od drugiej strony. Kiedy nie czujecie się pożądane i kochane? Napiszcie mi, proszę. Tak, misio biedny jest po prostu obracany i wygryzane mu jest chyba oczko, ale ja nie chcę na to patrzeć, co ta moja kicia mu robi. Więc napiszcie... Ja się mogę przez misiaki dla kotków. O, zapraszam, bo kotki, tak, jak widać, lubią maskotki. Chodź tu się pokaż, złoczyńco. O, to jest tak, ta dziewczyna to jest kradziejka mamy Muminka. Ciekawy temat.
Chodź, pokaż się. Pokaż się, ty małko, małko. To jest ta złośnica, która porwała mamę Muminka. A tak niewinnie wygląda, nie? Okej. Okay. Kiedy jestem przepracowana i zmęczona. Okej, okay. Czyli wtedy nie czuję się kobieca i pożądana. Kiedy jeszcze, dziewczyny? Kiedy czujemy się niekobiece, niepożądane? Takie wiecie, no... Tak nie lubimy siebie za bardzo. Gdy jestem zmęczona, urobiona lub chora, przeziębiona. Okej. Okay. Okej. Okay. Kiedy żyję w lęku. O, proszę. To, Kiedy mąż nie zwraca uwagi na mnie albo woli telefon. Kiedy jesteśmy mamuśką dla partnera. Jak mam doła. Gdy nie czuję się dla siebie sama atrakcyjna, kiedy wchodzimy w rolę męską, o tak, czyli kontrolujemy, nie, tak jesteśmy walczące i tak dalej, w niedzielę w piżamie, a to ciekawe, bo to zależy jaka piżama, kiedy o siebie nie dbam, kiedy jestem wkurzona i zła, pożądanie bycia kochaną zaczyna się od siebie. Wszystko jest związane z naszą seksualnością. To wcale nie jest lekki temat moim zdaniem. Zaczynamy lekko, jak zwykle, nie? A gdzie skończymy, to tego nie wie nikt. Kiedy źle wyglądam, jestem zestresowana, przy braku pewności siebie. Gdy mam na sobie spodnie. Okej, okay. Jak nie jestem pewna siebie, gdy partner nie słucha, co do niego mówię, kiedy musiałam o siebie walczyć, kiedy nie jestem sobą, kiedy biorę wszystkie obowiązki na siebie, kiedy siebie nie kocham, gdy ktoś patrzy na mnie jak na powietrze, ale prosto w oczy, czy chyba miało być nie prosto w oczy, tak się domyślam. Gdy jestem zmęczona, niewyspana, i mam dużo pracy, ani za mną, ani przede mną. Nie bardzo rozumiem, co ani za mną, ani przede mną. Ja wówczas, gdy porównuję się z młodszymi kobietami. Pisze Joanna. Okej, okay, dziewczyny, no zobaczcie, my dużo wiemy kiedyś, gdy brakuje pewności siebie. To jest chyba rzecz, która się najczęściej powtarza, nie? I teraz zobaczcie, prosto w oczy, bo nie chodzi o przypadkową osobę, ale konkretną. Okej. Okay. Gdy nie czuję się wartościowa i kochana, nie dbamy o siebie i swoje potrzeby, o tak czasem przy ładniejszych, atrakcyjniejszych kobietach. Nasz rozwój psychofizyczny nie jest wystarczający, gdzieś się zatrzymał, mamy słabe wzorce z domu, z kultury, z seksualności, trzeba się uczyć. Absolutnie tak, absolutnie Aniu się zgadzam. I teraz zobaczcie dziewczyny, zaraz będziemy się zresztą temu przyglądać, jak często powtarza się brak pewności siebie, zmęczenie, branie wszystkiego na siebie. I teraz popatrzcie, czy czujesz coś o drugim człowieku? Czy coś tu jest? Pojawiały się oczywiście głosy, że jak mąż nie zwraca uwagi, że są atrakcyjniejsze kobiety wokół. Ale to, co najczęściej się pojawia, zobaczcie, to jest brak pewności siebie, przemęczenie, branie wszystkiego na siebie, brak poczucia takiego swojej wartości, bo Basia pisze, kiedy nie czuję się wartościowa i kochana. Pytanie przez kogo? Przez kogo najpierw, dziewczyny? Bo jeżeli my ciągle jakby czekamy, że to przyjdzie z zewnątrz, tak? To, że będziemy się czuły kochane i wartościowe, to co się dzieje, gdy kogoś brakuje? Co się dzieje, gdy kogoś brakuje? Przez siebie, no właśnie. I teraz zobaczcie, jeżeli ja jestem przy facecie, przy którym, owszem, on mnie docenia, on mnie dowartościowuje, zwraca na mnie uwagę, tak? I teraz jeżeli on, nie wiem,
Już nie mówię, że nie zdradza, czy odchodzi, ale nie wiem, choruje, odchodzi, umiera, zabija go samochód. Co się dzieje z tym, jeżeli ja mam to na zewnątrz ułożone? Znika ta osoba, która mi to daje i wtedy nagle tego nie ma, tak? A nasze poczucie własnej wartości jest w nas, jak dobrze mówicie, nie? Przez siebie, same sobie to robimy. Tak, taki obszar jak kontakt z ciałem, emocjami, zmysłami jest zaniedbany, oczywiście, że tak. Natomiast najpierw sobie pewne rzeczy ponazywajmy, nie? Okej, dlatego to jest teraz mój główny temat w obszarze kobiecości. To prawda. I teraz zobaczcie, dziewczyny, teraz z kolei chciałabym, zaparkujmy tu na chwilę, i teraz chciałabym, żebyście pomyślały o osobach, które was kręcą. Nie wnikam, czy to są mężczyźni, czy to są kobiety, bo wszystkie konfiguracje, które są ludzkie, są dozwolone, pod warunkiem, że oczywiście dotyczą dorosłych osób. Więc pomyślcie o osobach, które was kręcą. Wiecie, tak fajnie was kręcą. To czasem też może być zmysłowo kręcą na zasadzie, że fajnie, że ktoś mnie porywa, to nie musi być od razu seksualne pożądanie, ale w ogóle pomyślcie o osobach, które nas kręcą. Czyli rozsypuje się nas domek z kart. Dokładnie tak. Bo jeżeli budujemy na kimś, to świat się zawala. Po prostu. I to może być oczywiście najcudowniejszy partner i on może chcieć z nami być, ale przecież może się zdarzyć cokolwiek i jego zabraknie, no i dupa, nie? Nie ma. Dokładnie, jak domek z kart. Ale teraz, dziewczyny, przez chwilę pomyślcie o czymś, wiecie, tak fajnie się poczujcie i pomyślcie o kimś, kto was tak fajnie kręci. Nazwijcie jego cech. Dobry wieczór, cześć dziewczyny. Właśnie się przyglądamy tematowi pożądania kobiecości i teraz piszemy, jakie cechy ma ktoś, kto nas kręci. Męski. Co to znaczy męski? Co kręci? Osoby, które mają w sobie witkość, energię, radość, są sobą, uśmiechają się, nie udają. Super. Właśnie tak. Milena, byś musiała sprecyzować, co to znaczy męski dla ciebie. Ciepły i przyjazny. Podoba mi się ta witalność, energia, radość, są sobą, uśmiechają się, nie udają. Super. Siła. Ale to ma być mężczyzna czy kobieta, którą podziwiamy? Jak chcecie, powiedziałam, to jakby płeć tu nie ma znaczenia. Nazwijcie cechy kogoś, kto was kręci. To może być też kobieta, oczywiście, że tak, którą podziwiamy. Siła, niezależny, energiczny, czuły, inteligentny, dowcipny, pewność siebie, poczucie humoru, radość, autentyczność, nie udaje, silny, zaangażowany, z męską energią, fascynujący, inspirujący, inteligentni, wrażliwi mężczyźni z poczuciem humoru, pewna siebie, inteligentny, dowcipny, okej, nie udaje, tak, super. Inspiruj, pewność siebie, poczucie humoru, radość, autentyczność, tajemniczość, pasja, odwaga, radość życia, tajemniczość, autentyczna, znający swoją wartość, stanowczy, przystojny, równocześnie opiekuńczy, dający poczucie bezpieczeństwa, ma boskie brązowe oczy, pełne energii i ciekawości, jest bardzo męski, niezależny, czyli mój młodszy kochaś. Swoboda, szczerość, zwracanie uwagi, czułość. Bardzo ważna jest dla mnie odrębność i niezależność, ale też fizyczność. Super. Poczucie humoru, dystans do siebie, inteligencja z krwi i kości. I teraz dziewczyny, zobaczcie. Tak naprawdę te wszystkie cechy, no może oprócz tego, że jest męski, to te wszystkie cechy działają w drugą stronę. Kręci mnie kreatywność, sport, pasja, miłość do natury i zwierząt. Super. Pewna siebie, stanowcza, kreatywna, inspiruje innych ludzi, świetne poczucie humoru, taka jest moja przyjaciółka. Zobaczcie, dziewczyny, że to są cechy, które wymieniacie, one dotyczą obu płci. Tak? I teraz
Ludzka, popełniająca błędy. Pewność siebie, że się, a nie rozumiem, ogarnięcie, a nie rozumiem łanie. I teraz zobaczcie, dziewczyny. Co my sobie robimy, zobaczcie, jak pięknie żeście to wszystko nazwały. Kreatywność, pasja, miłość do natury i zwierząt, przecież to jest ponadpłciowe. Oprócz takich cech, do, kiedy piszecie męski, cokolwiek pod tym rozumiecie, to tak naprawdę wszystkie te rzeczy, o których żeście napisały, dotyczą obu płci, tak? Czyli nie mają płci. Życzliwość, tak, to była ludzka popełniająca. Ludzie, którzy dmuchają wiatr innym w żagle, inspirują, są kolorowi, radośni, beztroski. Zobaczcie, jak często pojawia się tu radość, pasja, bycie prawdziwym, nieudawanie, tak, pewność siebie bardzo często się pojawia. Kreatywność, miłość do natury i zwierząt, tak? Co tu jeszcze mamy? Poczucie humoru, dystans do siebie, inteligencja, tak? Niezależność, fizyczność oczywiście, swoboda, szczerość, zwracanie uwagi, czułość. Zobaczcie, dziewczyny, to są cechy ponadpłciowe, które nas kręcą w ogóle u innych ludzi. I teraz zobaczcie, czy gdzieś tu się pojawia, a jak się ma do tego kobiecość? No więc właśnie. I teraz większość cech, które nas kręcą, to pięknie sobie to nazwałyśmy. I teraz pytanie, co mężczyzn kręci w kobietach? Ponieważ nas kręci męskość, jakkolwiek ją rozumiemy, no to mężczyzn kręci kobiecość, tak? Czyli co jest tą kobiecością? No bo są te cechy wspólne, tak? Poczucie humoru, radość, bo i my lubimy radosnych mężczyzn, pełnych pasji, i mężczyźni lubią radosne, pełne pasji kobiety. Teraz, czyli co jest takiego, czyli co jest cechą żeńską? Właśnie, co jest typowe dla kobiet? Bo, no bo jednak ta, pojawiło się tu słowo odrębność. Czyli zobaczcie, jest pula cech wspólnych, które nas kręcą, ale oczywiście jest też, są te cechy, które my uznajemy za męskie. I tu trzeba zaznaczyć, być może każda z was co innego uznaje za męskie. Tak? Też tak może być. By kogoś takiego przyciągnąć, warto te cechy mieć w sobie. No i Basiu, podsumowałaś, ja już wychodzę, live jest skończony. Dziękuję bardzo. Tak? To jest dokładnie to. Dokładnie to jest to. I teraz, ale jednak sobie nazwijmy. Ja kiedyś myślałam, że lubią takie troskliwe opiekunki, czyli matki. No więc właśnie, teraz zobaczcie, dziewczyny, czy gdzieś, właśnie chciałam zadać to pytanie, czy gdzieś tu się pojawiło ta opiekunka, że lubimy mamuśki, ludzi takich, co się tak starają, co tak zabiegają o nas, ciągle chcą zasłużyć, spijają nam z dzióbków. Czy gdzieś tu się w ogóle to pojawiło, dziewczyny? Tak? No nie. I teraz zobaczcie, bo spokój, pisze Beata, właśnie. Czyli zobaczcie, co to jest to kobiecość? To jest spokój, to jest to zaufanie, to jest intuicja, to jest blisko natury, blisko czucia. Jeżeli nas w mężczyznach kręci na przykład intelekt, zdobywanie, tak, że oni są takimi zdobywcami, czyli te cechy męskie, to mężczyzn w kobietach często kręcą cechy kobiece. I to wcale nie jest uległość, czy bycie opiekunką Matką Teresą. Matka Teresa nie jest pożąda, taka, nie pożąda się jej, w ogóle matki się nie pożąda, nie? Czyli jest kobiety spokojne, która jest radosna, bliska swojej intuicji ciała, ale jednocześnie spokojna, pełna zaufania. Czyli on jej nie wyprowadzi byle czym z równowagi, tak? Czekajcie. Przepraszam was bardzo, mogę was na chwilę przeprosić, bo wstawiłam dynię do pieczenia i muszę ją wyłączyć. Boże, jak mi pika. O, zajmij się, zobacz, już jest dobra. Na szczęście moja córka się pojawiła i mnie uratowała. Dobra, jestem. Tak? Wrażliwość, intuicja. Czyli zobaczcie, jest pula cech wspólnych, a teraz zastanówmy się,
czy naprawdę opiekuńczość facetów kręci. Bo oczywiście mężczyźni są wygodni, tak? Mężczyźni są wygodni, więc oni będą lubili opiekunkę, ale czy ona będzie ich kręcić? I znam wiele takich przypadków, że facet był w domu, wiecie, wychuchany, wszystko było, poszedł do kochanki, gdzie były zupy z torebki, ale tam była pasja, tam była namiętność, tam były spontaniczne wycieczki i on za tym tęsknił, za tym poszedł. A my często się wpuszczamy w taki kanał już w ogóle tylko opiekunki. To nie znaczy, że my mamy nie gotować, czy nie zajmować się zupełnie domem, oczywiście nie. Ale i to jest na przykład, to był kiedyś mój kanał. Jak ja zostałam żoną, to właśnie też to, co Monika pisze, myślałam, że to już jest tylko moja rola, że ja tu mam dbać o dom i dzieci, ma być wszystko, tak? Ja dopiero po rozstaniu z mężem dopiero poczułam, że ja mam ochotę na przygodę, na wycieczki, na wino na plaży, czy na wyjazdy na koncerty i nie pozwalałam sobie na to w małżeństwie, tak? Czyli zobaczcie, czy my się nie wpuszczamy, zamiast jakby nie być nadal kobietą, którą on pożąda i pragnie, wpuszczamy się w kanał opiekunki. A to wcale nie jest równoznaczne z kobiecością. I teraz ważną rzecz napisała Basia, że by kogoś takiego przyciągnąć, warto te cechy mieć w sobie. I teraz a propos tego, co piszecie, zobaczcie dalej, że mężczyźni są wzrokowcami. Oczywiście, że mężczyźni są wzrokowcami. I oczywiście kobiecość to jest też dbanie o siebie, o swoje ciało, o szanowanie swojego ciała, o bawienie się strojami, kolorami włosów czy biżuterią. Ale czy to jest koniecznie robienie sobie obie operacji plastycznych, czy no, usteczka, tak, kacze usta, czy cokolwiek innego? Bo pisałyście też o byciu autentycznym i prawdziwym. I muszę wam powiedzieć, że ja dużo rozmawiam z mężczyznami i mężczyźni się wyśmiewają z takich lal i mówią, Boże, te niektóre dziewczyny wszystkie zaczynają wyglądać tak samo. Ale to, co ważne napisała Basia, żeby kogoś przyciągnąć, mieć trzeba w sobie. Teraz musimy też wiedzieć, kogo my chcemy przyciągnąć. Bo jeżeli my chcemy przyciągnąć domatora, który jak tu się kiedyś, gdzieś tu się pojawiło w komentarzach, że mężczyźni starej ery kręcą często kobiety takie jak ich matki, ja się z tym nie zgodzę, kochana. Oni, im się wydaje, że chcą takich kobiet, ale czy one ich kręcą? Czy tam jest namiętność i pożądanie? Bo bycie mamusią wyklucza. Wyklucza to. Więc teraz pytanie, kogo chcemy przyciągnąć? Bo jeżeli chcemy przyciągnąć faceta, który szuka opiekunki, bądźmy opiekunką. Jeżeli chcemy przyciągnąć faceta, który lubi przygody, lubi spontaniczne przygody, zabawy, a jednocześnie oczywiście też na przykład ma pasję, swoją pracę i tak dalej, to bądźmy takie. Inaczej, nie bądźmy na zasadzie udawajmy, tylko odkryjmy, kim my jesteśmy i w związku z tym, jakiego naprawdę chcemy mężczyznę. Bo zobaczcie, dziewczyny, też, że my idziemy też kanałem takim. Tak? Nam się wydaje, że facet to chce opiekunki, a z kolei my chcemy faceta, który, nie wiem, tak, ma dobrą pracę, przyniesie kasę, jest opiekuńczy, troskliwy. I często takiego mamy i na przykład się okazuje, że on jest nudziarzem. Bo stawiałyśmy na pewne cechy, które uważałyśmy, że są pożądane, tak wiecie, siłą rozpędu, ale wcale nie zapytałyśmy siebie, czy to jest to, o czym ja marzę, jakiego ja mężczyzny pragnę. Więc bardzo weźcie sobie do serca te słowa Basi, że przyciągnijmy takiego mężczyznę, jakiego chcemy i żeby być takim naprawdę. Czyli jeżeli ja chcę mężczyznę spontanicznego, bądź spontaniczna. Jeżeli ja chcę mężczyznę domatora, to czy pytanie, czy ja jestem domatorką? Tak? Czekajcie, bo tu mi drewno się... Czekajcie, bo jest tyle komentarzy, że tajemniczość, spokój, powolność, bycie tu i teraz. Nie rozumiem do końca tej powolności, Kasiu. Czy to jest cierpliwość, coś w rodzaju cierpliwości? Facet opiekuńczy jest bardzo spoko. Tak.
zgodzę się. Lubią demony sexy, nie wiem. Różnie to bywa. Pytanie do czego? Czy do życia, czy na romans? To też jest pytanie, nie? Kobieta, która stanowi jakieś wyzwanie, ma własne zdanie, jest asertywna, wie czego chce, nie ogląda się na akceptację faceta. Tak. To jest właściwie opis niezależnej kobiety. I niezależny mężczyzna raczej rzadko chce mieć na przykład kobietę bluszcz, tak? Która się na nim uwiesi. Tak mi przekazano, że to piastunka domowego ogniska kręci faceta. Jezus Maria, przepraszam. Co te koty mi robią, no? Ja się po prostu zastrzelę, no. O Boże! Boże, dziewczyny, co wy ze mną macie? A co ja mam z kotami? Czekajcie. Który mój przekaz do ciebie nie trafia? Poczekajcie. Z mamuśką nie idzie się do łóżka. Jak szukają mamy, to może tak, dokładnie. Mnie kręcą faceci delikatni, z kobiecą energią, ale też namiętni. Taki był mój pierwszy mąż i ten młodszy kot. Więc zobaczcie, co jest tak naprawdę najpierw. My musimy wiedzieć, co nas kręci, czego my chcemy i kim jesteśmy i co nam się podoba i co jest jakby zgodne z nami. Moja przyjaciółka na przykład zaczęła szukać na portalach randkowych faceta. I ona od razu wiedziała, ona kocha góry, ona w każdy weekend jest w górach. I ona od razu wiedziała, że facet domator, no nie ma opcji. Po prostu nie ma opcji, bo nie mają szans się spotkać, tak? Z mamuśką nie idzie się do łóżka, absolutnie tak. Aniu, wytłumacz, czego nie rozumiesz, bo więcej napisz mi, bo nie wiem, o czym piszesz. Tak, uwielbiam spontaniczne wycieczki, a on nie chciał się ruszyć do matur, gasił wszystkie moje pasje we mnie. Tylko, że w momencie, kiedy poznajemy, to my to wiemy, tak? To widać. Tylko my myślimy, że go zmienimy, nie? Powiedziałam pewnemu mężczyźnie, że uwielbiam swoje nogi, bo pozwalają mi tańczyć, jeździć na rowerze. I tak rozbudziłam jego zmysły, że powiedział mi, że on uwielbia, a ja je uwielbiam. I to też jest w punkt, dziewczyny. Zobaczcie, jeżeli my siebie akceptujemy, jeżeli my się sobie podobamy, to stajemy się pożądane, tak? Jeżeli ja siebie lubię, jeżeli ja wiem, że właśnie lubię swoją spontaniczność, lubię swoje poczucie humoru, swój śmiech, swoją inteligencję, to, że czasami na przykład jestem nieporadna w technicznych rzeczach i jakby akceptuję się w całości, to jaki ja komunikat wysłam? Jestem godna pożądania, jestem godna, nie wiem, zainteresowania, jestem interesująca. No właśnie, facet powinien dbać o siebie, żeby być ponętnym. I kobieta też, absolutnie tak. Jakoś twój przekaz do mnie nie trafia, ale nie wiem, o czym, Aniu, konkretnie mówisz. Czekajcie, bo ja się tu zgubiłam w ogóle w waszych komentarzach. Czy do życia, czy na romans, to ważne rozróżnienie. Tak. I wiecie, i to wszystko, zobaczcie, wszystko zaczyna się jak zwykle od nas. Bo jeżeli my faceta do romansu traktujemy jak partnera na życie, no to możemy mieć wtopę, tak? Jeżeli my tak naprawdę nie wiemy, jakiej chcemy relacji, to my czekamy, jaki facet się jest, który mnie zechce, tak? A jeżeli ja wiem, że właśnie nie chcę domatora, że chcę faceta, który uprawia sporty i tak dalej, to ja nie pójdę na byle co. I mężczyźni to czują, dziewczyny. Mężczyźni to czują, kiedy kobieta wie, czego chce. I często mężczyźni bardzo, też to mi się pojawia w różnych przekazach, ja lubię kobiety, które wiedzą, czego chcą. Ja na przykład mężczyźni mówią, ja nie, Boże, chciałam się z taką umówić, ale ona nie wie, czy ona chce tu, ona się nie może zdecydować. Wiecie, my nie mamy już 18 lat, tak? Nie wiem, czy dobrze, czy źle. I jakby te pierwsze randki, to też jest co innego, ale my już jesteśmy dojrzałymi ludźmi. I mężczyzna fajny, dojrzały, niezależny, on już się nie będzie bawił w gierki, na przykład z niedostępną księżniczką, albo z taką, która nie wie. Oczywiście są mężczyźni, którzy lubią takie płaksy, tak, które się uwieszą na ich ramieniu. Ale i to jest wszystko okej, jeżeli obu stronom pasuje.
Natomiast to, czy ja jestem, czyli reasumując, bo mamy dużo wątków, to, czy ja jestem pożądana i kobieca, czy ja się czuję pożądana dla mężczyzn. Zobaczcie, my wcale nie chcemy być pożądane dla wszystkich. I tu jest klucz. Zobaczcie, czy my chcemy być pożądane przez wszystkich? Chciane, nie wiem, podobać się wszystkim, jak zupa pomidorowa? No nie, tak? I właśnie chodzi teraz o to, że ja muszę najpierw wiedzieć, jakiego ja chcę partnera, żeby wysyłać właściwe sygnały do właściwych facetów, tak? Dynia jest w piekarniku, także na szczęście już się córka nią zajęła. Tak, dobra. Czy do życia, czy na romans, to jest ważne rozróżnienie, tak? Kranu. Jasiu, co się dzieje? Wieszak mi wywaliły z praniem. Wiem, co mnie kręci i co dalej. I teraz, jak mam pokazywać te cechy i je pielęgnować w kobiecy sposób? Zobaczcie, jak pięknie żeście napisały, co nas kręci w innych ludziach. Prawda. Teraz pytanie, jak my tę prawdę, prawdziwą siebie komunikujemy, tak? Gorzej, jak się okazuje, że my chcemy wychodzić, a on nie chce, albo wychodzi z inną. No, to już jest pytanie, nie? Z kim jesteśmy, kogo wybrałyśmy? Zastanawiam się, dlaczego kręcą mnie delikatnie wrażliwi mężczyźni, a nie tacy macho. Czy czegoś mi brakuje? A jesteś niezależną kobietą, która jest pewna siebie. Czekajcie. Która jest niezależna? Czy kobieta niezależna będzie chciała macho, który będzie jej mówił, co, jak ma żyć, który będzie jej mówił, będzie chciał potulną kobietę? Może dlatego cię nie kręcą macho. Tak? No bo ty nie chcesz być potulna. Tak? Ja czuję się bardzo kobieca, gdy facet pragnie mnie bardziej niż ja jego. Lubię, gdy mnie szanuje i o mnie zabiega. Kręci mnie, gdy mu ufam i czuję się przy nim spokojnie. Lubię dobrych, wesołych facetów. Taki był mój pierwszy mąż, tylko ja nie byłam dojrzała i rany z dzieciństwa nie były zaleczone, więc nie doceniłam go. No, często tak jest, tak? Po prostu takich lubisz, jak tak masz, nic nie jest tak, ile ludzi, tyle preferencji. Dokładnie tak. Wiem, czego chcę. Mam jednak często wrażenie, że mężczyźni, których spotykam, nie wiedzą, czego chcą. Tak jest. I słuchajcie, trzeba też powiedzieć jedno, dziewczyny. I to nie jest do końca dobra wiadomość, że mamy czas przejścia do nowej ery. I takie zdanie, chyba nawet wam to kiedyś wrzucałam, że kobiety nowej ery pragną mężczyzn, których jeszcze nie ma, a mężczyźni starej ery pragną kobiet, których już nie ma. Oczywiście to jest nie do końca prawda, bo jest cała masa kobiet, które są potulne, które się podporządkowują i są takim starym wzorcem kobiecości. Ale rzeczywiście jest tak, że mężczyźni teraz również są zagubieni. I to, co Aniu piszesz, absolutnie jest w punkt. Że mężczyźni też, oni też są w rozkroku, no zmieniło się, tak? Te różne wzorce przestały obowiązywać. Kobiety stają się niezależne. I mężczyźni nie wiedzą, jak się w tym wszystkim odnaleźć. I teraz jest pytanie, znowu, czy my jesteśmy w stanie zaakceptować, co jestem w stanie zaakceptować, a czego nie? Czy jestem w stanie zaakceptować pospotykanie się z mężczyzną, który nie wie, czego chce, bycie sobą, bycie prawdziwą, nie udawanie niczego, i po spotykanie się z nim na początku, na stopie takiej trochę koleżeńskiej. Czy jesteśmy w stanie to zaakceptować? Bo teraz jest też kwestia naszych oczekiwań, tak? Gdzie, ja jeszcze nie wiem, wiem, że bycie i życie z moim mężem mi dzisiaj już nie odpowiada. To już dużo wiesz. Pytanie, czego chcesz w zamian? Jakiej chcesz relacji?
Czy chcesz bardziej luźnej relacji, czy chcesz namiętnej, opartej na seksie, czy wszystko w jednym. Bo wiecie, też takie ładne zdanie przeczytałam, że kiedyś ludzie żyli w dużych grupach, były duże rodziny, tak zwane wioski, tak? I część oczekiwań każdego człowieka zapewniało dużo ludzi. Czy kobiety miały kręgi właśnie kobiet, przyjaciółki, matki, ciotki i tak dalej, mężczyźni też. A teraz my wszystkiego wymagamy od faceta. I teraz, czego ja oczekuję od mężczyzny, a co mogę odpuścić? I teraz zastanówmy się, dziewczyny, czy lista oczekiwań jest seksowna. Ja nie mówię, że my mamy nie mieć żadnych oczekiwań. Ale zastanówmy się, czy lista oczekiwań i taka presja, że no to musi być, czy to jest seksowne? Czekajcie, bo... Monika Bakalarz mnie też, a zaszłam w ciążę i wyszłam za mąż, za macho, nie dla mnie. Mam swoje wartości, które są dla mnie ważne i z których nie zrezygnuję. Uważam się za niezależną kobietę, pracuję nad sobą i co? Aniu, ale czego dotyczy twoje pytanie? Mając mężczyzn nowej ery, czasami ich spotykam, ale na ogół są w relacjach. I teraz, no wiesz, pytanie, czy bez mężczyzny mogę czuć się pożądana i kochana. I tak sobie myślę, że tu dochodzimy trochę do sedna. Bo co będzie, jeżeli nie spotkam tego takiego faceta, jak chcę? Czy jestem wtedy niepożądana? Czy jestem wtedy nieatrakcyjna? I tu dochodzimy trochę do sedna. Czy jeżeli nie ma tego faceta, który patrzy na mnie oczami pożądania, czy ja jestem kobieca i atrakcyjna? Tak, to prawda, a dziś chcemy, żeby facet był przyjaciółką, powiernicą, kochankiem. To zgubne. Właśnie o tym też mówię. O tym też mówię, że my mamy listę do mężczyzn bardzo długą. Czekajcie, bo no właśnie, to nie jest sexy. Czyli taki dowcip też chodził po internecie, nie, że mężczyzna, znaczy kobieta od mężczyzny chce tylko i były wymienione chyba ze 30 cech. A facet od kobiety chce, żeby było im fajnie w łóżku i żeby dobrze gotowało. Oczywiście ja wiem, że to jest uogólnienie i taki skrót myślowy, ale trochę tak jest. Bo wiecie, dlaczego mężczyzna wybiera inną kobietę, Boże, co ja mówię inną, w ogóle kobietę wybiera. Też przeprowadziłam na ten temat wiele rozmów z mężczyznami. Nam się wydaje, że mężczyzna wybiera kobietę, bo jest seksowna, bo umie gotować, bo jest niezależna bizneswoman, bo im imponuje, bo ma wielką wiedzę. Cała masa różnych rzeczy. A wiecie, dlaczego mężczyzna decyduje się być z daną kobietą? Jak myślicie? Jak myślicie? Gdy chciałam mężczyzn na romans, spotykałam cudownych mężczyzn na romans. Gdy pomyślałam, że właściwie to już chcę na życie, spotykałam świetnego partnera na życie, więc wszystko działa. Komunikaty zawsze wysyłam, jak widać, jasne. Super, Agata. Świetne to jest. Ja się dopiero poznaję, kim jestem. Boże, mnie wkurza to, co lubię. No właśnie. I teraz jak my mamy wiedzieć, kogo chcemy, jak my siebie nie znamy, nie? No właśnie chciałam pytać, a co jak ja nie chcę, albo nie wiem, albo teraz go po prostu nie ma. No właśnie. Oczywiście, że jesteśmy dalej, możemy być atrakcyjni. Ja czuję się okej też bez mężczyzn. I to jest clue. Ale teraz, ja dzisiaj poczułam się kobieca atrakcyjna w pełni tego słowa znaczenia. Ja też ubieram... Gdy czuję się przy niej mężczyzną, dobrze, tak, dobrze się z nią czuję. Super. Bo jest na to gotów, bo mu pasuje, ale przede wszystkim dobrze się z nią czuję. I teraz to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego na przykład facet ma
wykształconą, inteligentną żonę, która ma wszystko w domu pięknie, idealnie, seksowna, piękne ciało. I odchodzi do kochanki i jak znajomi widzą tą kochankę, to mówią, Jezu, odbiło mu? Nieatrakcyjna, taka prosta dziewczyna, ale on się przy niej czuje dobrze. Wiecie dlaczego? Bo ona z nim nie rywalizuje, bo ona jest w żeńskiej energii. Ona w nim widzi rycerza na białym koniu, oczywiście on się czuje wspaniale, ale po prostu też jest w żeńskiej energii. I daje mu to, czego ta żona, z którą on ciągle miał wrażenie, że jest na ringu, jakby nie miał przy niej, nie miał tego spokoju wojownika, o czym żeśmy mówiły już o męskiej, żeńskiej energii, nie, że facet wraca do domu, on nie chce mieć znowu ringu i rywalizować, kiedy my jesteśmy w męskiej energii, znowu się spierać o rację, wiecie, walczyć i tak dalej, i tak dalej. Dobre pytanie. Moja przyjaciółka właśnie oszukał mąż, bo myślimy dlaczego, co poszło nie tak. Ona się obwinia. Nie chodzi o obwinianie się, tylko chodzi o zobaczenie, że czasem po prostu druga osoba potrzebuje innych rzeczy. Innych rzeczy i to nie jest o nas. Ja zawsze mówię, bo też e-book o zdradzie pisałam, facet nie robi tego przeciwko nam, on to robi dla siebie. Po prostu szuka czegoś, i czegoś, czego potrzebuje akurat w tym momencie życia. I oczywiście my się czujemy zranieni, to jest ból okropny, też to przeżyłam, ale to nie jest przeciwko nam. On zaspokaja jakieś swoje potrzeby. Czuje się ze sobą dobrze, ale jeśli ta podróż zwana życie ma być piękna, fascynująca, to dobrze by było przebyć ją w ciekawym towarzystwie. Oczywiście, Aniu, tylko nie mamy tego gwarancji. Oczywiście, że tak. Tylko nie mamy tego gwarancji. I teraz, czy my potrzebujemy tego partnera, żeby nas dopełnił, czy właśnie, żeby to była ta druga połówka jabłka, czy ten rycerz, który nas ratuje i mężczyźni, dziewczyny czują to bezbłędnie. Jeżeli my po prostu już potrzebujemy, żeby się dowartościować tego faceta. Ja miałam taki przypadek przyjaciółki, którą bardzo po długoletnim związku porzucił facet, miała 34 lata. No i już miał być ślub i tak dalej. Bardzo atrakcyjna kobieta. I czekajcie, bo tutaj fajne komentarze. I ona po rozstaniu zaczęła na gwałt szukać faceta, bo czuła, że ona chciała mieć rodzinę, dzieci, no i niestety czuła, że lata lecą i ona chce. I rozmawiałam nawet z paroma moimi męskimi przyjaciółmi z naszego wspólnego grona i mówię, co jest z nią nie tak, że to jest atrakcyjna dziewczyna. A oni mówili, ona ma taki głód w oczach, że żaden facet się do niej nie zbliży. I co ciekawe, gdy skończyła 40 lat, odpuściła sobie dzieci i rodzinę, wyluzowała się, nagle znalazł się facet, z którym jest do dziś. I to jest też o tym, co nami kieruje. Czy my jesteśmy spełnione same też. To jest seksowne. Oczywiście możemy mówić tak. Jak zjawi się wartościowy facet, chcę z nim być, ale nie muszę. Ale nie mamy tego, nie mamy gwarancji, bo tych facetów nowej ery nie ma dużo. Może tak być, że nie spotkamy. I teraz co? Czy nasze życie wtedy nie ma sensu? To jest też ważne pytanie dziewczyny. To jest też ważne pytanie, które warto sobie zadać. A co jeśli nie? I tak jak w przypadku właśnie tej mojej przyjaciółki, jak ona sobie odpowiedziała, okej, już nie będę miała dzieci. Wyluzowała, odpuściła i facet się pojawił. Więc też pytanie, z jakiego pułapu tak podchodzimy. A czemu facet widzi, że kobieta jest w żeńskiej energii, systematycznie ją z niej wytrąca, prowadzi do zwarcia? To jest oddawanie odpowiedzialności trochę na zewnątrz dla mnie. Jeżeli chodzi o to, żebyśmy my ustały w żeńskiej energii przy facecie, to nie jest, to nie, że on nas wytrąca, my się dajemy wytrącać. Więc mamy ustać w żeńskiej energii,
Czyli ten facet chodzi, miota się i tak dalej, a my zachowujemy spokój i obserwujemy go. Okej, przyszedł facet, jest w męskiej energii, tak? Boże, strasznie mi te komentarze wasze lecą. Desperacja, dokładnie. Desperacja w ogóle nigdy nie jest seksowna. Ja też lubię towarzystwo ludzi, przy których się dobrze czuję, dokładnie. I teraz zobaczcie, każda presja, każde oczekiwanie, które nawet nam się wydaje, że my je głęboko chowamy, będzie od nas mężczyzn odsuwać. Oni nie będą czuli tego luzu. Zobaczcie, ta kobieta, która się umie bawić, która jest naprawdę radosna całą sobą i nie patrzy, czy ona mu się spodoba, czy się nie spodoba, czy ona zechce, czy nie zechce, ta jest najseksowniejsza. Która się dla czystej swojej przyjemności bawi, dla czystej swojej przyjemności się spotyka. Nie żeby mu coś pokazać, jaka ja jestem wspaniała. Tylko dla swojej, zobaczcie, czyli reasumując, jakby podsumowując to, najseksowniejsza jest kobieta, która dba o siebie i swoją przyjemność i stawia się na pierwszym miejscu. Nie jest opiekunką. To prawda, oczekajcie. Ja wojowniczka z moim ex przez pół małżeństwa, wcześniej wojowałam z ojcem, to bardzo zaburza kobiecą energię, odbudowuję ją powoli, tak. Desperacja. Nie oczekujmy, lecz bądźmy gotowe na to, co życie nam przyniesie, tak? Bądźmy gotowe na cuda. Nie oczekujmy, ale spodziewajmy się cudów. Tak, Asiu, ja jestem sama, a uważam się za bardzo kobiecą, dbam o siebie, nie znalazłam jeszcze nikogo do życia, nie robię nic na siłę, czuję się wartościowa sama dla siebie. Nie potrzebuje dowartościowania w oczach faceta. Tak, dziewczyny, super dorada, bo jeżeli my tego szukamy na zewnątrz, to znaczy, że jednak ten facet jakąś tam rankę i plasterek ma dla nas przylepić, nie? Życie bez miłości. Ale kto mówi o życiu bez miłości? Ja nie mówię o życiu bez miłości. Czekajcie. Nie wiem, kto to napisał, bo nie widzę tego w... Nie wiem, dlaczego mi się tak dziwnie te komentarze. Kto napisał życie bez miłości? Nie, tu nie mówię o życiu bez miłości. Mówimy przede wszystkim o miłości do siebie. A to, czy zjawi się ten właściwy facet, nie mamy gwarancji. Ktoś da nam gwarancję? Bo ja o czymś takim nie słyszałam. Kto mówi o życiu bez miłości? Mamy dzieci, mamy przyjaciół, mamy siebie. Miłość możemy realizować, jeżeli my jesteśmy wypełnione miłością, to robimy też miejsce, żeby przyszedł facet z miłością. A jeżeli my tylko uważamy, że tylko ten facet ma nam dać miłość. Mój eks był domatorem, a mój ojciec no właśnie zawsze w podróży. To był ten głód, no właśnie. Kobieta zajęta sobą, to ja teraz. Ja byłam z dziećmi w domu, bo dzieci małe, a eks z koleżankami z pracy imprezy. Złościłam się, a oni się śmiali, nie zrozumiałam tego. No to jest już też pytanie o dojrzałość faceta, tak? No oczywiście, że są mężczyźni niedojrzali i robią świństwa. Kobiety też, no są ludzie niedojrzali, tak? Ja czuję się dobrze ze sobą, uwielbiam na siebie patrzeć, tańcujesz, robię sobie przyjemności, ale kwestia związków mam zaburzonej. Nie wiem, czy jestem w dobrej, czy w średniej relacji. To dziwne, że tak podstawowej rzeczy nie mogę ocenić. Jak się w niej czujesz? Bo zobacz, rozważanie, czy to jest dobra, czy zła relacja, jest z głowy. Jak się w niej czujesz? Czy czujesz, że ta relacja cię karmi? Czy czujesz się spełniona? Czy czujesz się po prostu dobrze z tym człowiekiem? I to jest to pytanie, które nasze matki nie nauczyły nas go sobie zadawać. Czyli mówiły, no popatrz, on ma dobrą pracę, czy on coś tam, jak on cię traktuje, czyli on. A nie powiedziałeś, że najważniejsze jest zupełnie co innego. A propos tego, co powiedziałam, że dbania o siebie i o przyjemność swoją. Czy ja czuję się przy nim dobrze? To jest jedyne i zasadnicze pytanie. Ja jestem sama. Czy uważacie również, że seks z samą sobą jest równie ważny i dający spełnienie? Tak. Absolutnie kobiety, które są same, mogą uprawiać seks same ze sobą i mogą mieć z tego bardzo wiele przyjemności. Absolutnie tak.
Czuję się w niej różnie, raz bardzo ciężko, ale też się w niej rozwijam i mamy cudne chwile. Może masz coś przepracować, może masz się jeszcze rozwinąć, może ta relacja jest ci jeszcze do czegoś potrzebna. Bo nie zawsze dobra relacja to jest ta, w której jest ciu, ciu, ciu. Ktoś mi kiedyś powiedział, że dobra relacja to nie jest ta właśnie idealna. Dobra relacja jest taka, w której się rozwijamy. Ale też z kolei nie chodzi o to, żeby ciągle, wiecie, się boksować, tak? A co jeśli powielamy jakieś chore wzorce rodziców, które obserwowaliśmy w domach, potem podświadomie do tego dążymy. Ojciec z wierzchą huśtawką nastrojów, osły wyobcowane od... To są oczywiście uzależnienia. Dla mnie miłość stoi wysoko na mojej liście. Super, na mojej też. I miłość nie jest dla mnie czymś, co się pojawia. Miłość jest. My jesteśmy miłość. I to nie jest tak, że jak nie mam faceta, to nie mam miłości. Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. U mnie miłość jest to jedna z najważniejszych wartości w życiu. Ale ja jestem miłością. I wtedy ta miłość się rozprzestrzenia. Więc Aniu, do twojego pytania. Oczywiście z takimi chorymi wzorcami się pracuje. Bo jeżeli my zaczynamy się łapać, że ciągle na przykład facet, który ma huśtawkę, że jest to uzależnienie, no to pracujemy jak z uzależnieniem. Oczywiście, że tak. Absolutnie tak, bo wtedy mylimy uzależnienie właśnie z miłością na przykład. Czyli Boże, ja umrę, jak on odejdzie. I nie widzimy na przykład, że to jest uzależnienie, nie? Tak, zawsze słyszałam on, no właśnie. O to chodzi. Tak, czekajcie. To musi, jak są niekarmiące nas wzorce, musimy je zauważać, z nimi pracować. Absolutnie tak. Dorota Zep, cudownie. I mam wrażenie, że szukam mężczyzny, którym... Ja nie mówię, Aniu, że ty szukasz mężczyzny, który ma być plasterkiem. Absolutnie nie. Tylko pytanie, dlaczego miłość jest dla ciebie na zewnątrz? Ja mam takie poczucie, bo mówisz, ale dla mnie miłość jest najważniejsza. Dla mnie też. Gdzie ta miłość jest? Gdzie ją jakby umiejscawiasz? Bo dla mnie to jest po prostu to, czym jesteśmy. To jest miłość. Jeżeli my emanujemy miłością, to do wszystkiego, do siebie, do swojego życia, jesteśmy wypełnione miłością. A mężczyzna jest jakby kolejną. Jasiu, ja wreszcie daję sobie miłość dla siebie, super. Jasiu, a ty o takiej miłości agape mówisz? Tak, ale od niej się wszystko zaczyna. Bo jeżeli w nas nie ma miłości, to pojawi się, nie wiem, jaki cudowny człowiek, my go albo nie zauważymy, albo przez chwilę będzie nam fajnie, a potem i tak się pojawi dziura tego braku miłości, nie? Zawsze przypomina mi się opowieść, ojejku, o parze, gdzie on był bardzo przystojny, ona bardzo znacząco, w ujęciu ogólnym, nieciekawa wizualnie. Kiedy ludzie pytali, co on w niej widzi, ona odpowiada, a dlaczego nikt nie pyta, co ja zobaczyła w nim, w punkt, piękny. Dokładnie tak. Czasami ktoś widzi w innym człowieku ten uśmiech, tę pasję, niezależność też. Ja kiedyś chyba wam opowiadałam, dawno temu, ale teraz mi się przypomniała taka historia mojej takiej dalszej znajomej, która, słuchajcie, nie była jakąś seksbombą, no była normalną kobietą z krwi i kości. I słuchajcie, poznała, wiecie, no marzenie kobiet. Naprawdę marzenie kobiet, przystojne, dobrze sytuowane, nawet bardzo dobrze, wiecie, taki James Bond, tylko bez broni, tak? Czyli facet niezależny, spełniony, z kasą, inteligentny i tak dalej, i tak dalej. No i oni się tam gdzieś poznali, ale ona spokojnie, normalnie, wszystkie dziewczyny, wiecie, wszystkie kobiety sikały po gaciach, a ona normalnie do niego, nie jak normalnego każdego innego mężczyznę traktowała. Miło, sympatycznie, ale normalnie. No więc już... Coś tam zaświtało, że wyzwanie, nie, się pojawiło. Więc on zaczął się koło niej kręcić. No i był taki moment, że
On mówi, słuchaj, ja tu mam taki jacht i popłyniemy w rejs, nie wiem, na Morze Śródziemne, chyba chciałam zabrać samolotem. Nie, no w ogóle słuchajcie, bajka. A ona, uwaga, co mu mówi? On mówi, wiesz co, sorry, ale w tym terminie już się umówiłam na wyjazd z przyjaciółkami. On gały. Koleżanki też, ty głupia, on cię nie będzie chciał, jak ty mogłaś mu odmówić? Wiecie, czyli klasyka. Ona mówi, ja się umówiłam z przyjaciółkami. Co mam je teraz wystawić, bo się facet pojawił? Ja jadę z nimi, no to niech poczekam. Słuchajcie, i w tym momencie on był stracony. On był stracony, bo ona pokazała swoje wartości. Że przyjaźń jest dla niej ważna, że ona nie zrezygnuje, bo on tu przyleciał i tu jej majtnął, wiecie, jachtem i ona wszystko rzuca. Oczywiście mówimy o początkach relacji, tak? Mówimy o początkach. Później to też oczywiście trochę wygląda inaczej, ale mówimy o tych początkach, że facet widzi, że musi się postarać. I to nie kobieta się ma starać. Kobieta ma być spokojna i obserwować, co on jest w stanie dla niej zrobić. A nie od razu, a my co robimy? Rzucamy się, żeby mu pokazać, że nam zależy, że myślimy o nim, że się o niego troszczymy. Na początku to jest błąd. Absolutny błąd, dziewczyny. I to jest opowieść właśnie o tym. Dokładnie to, co pisze, że a dlaczego nikt nie pyta, co ja w nim zobaczyłam? Czyli ona się nie dała nabrać na tą zewnętrzę, tak? Że tutaj przystojny jacht i w ogóle, tylko pokazała mu, dobra, jesteś fajny, lubię cię, ale ja mam inne teraz plany, bo ja się wcześniej umówiłam. Ja mam wystarczającą miłość do siebie, chętnie się nią podzielę, super. Bo kiedyś sobie nie dawałam, bo był on i on był w centrum, to było uzależnienie. O tak. Ja też słyszałam często z perspektywy on, zobacz jak on się stara, co zrobił, to zrobił. To bardzo zaburza obiektywne czucie i bierzemy to na siebie tak. Zobacz jak on się postarał, tak? I my mamy ciągle doceniać, nie? A jak zaczęłam kochać siebie, to pojawili się ludzie wokół mnie, nawet z dwójką małych dzieci, z tobołami dostaję zainteresowanie od mężczyzn. Słuchajcie, to jest też mój przypadek, kiedy wyszłam drugi raz za mąż. Rozwiodłam się, jak miałam 30 lat. Miałam córkę, no i poznałam, 3 lata później poznałam mojego drugiego męża. Fajny, przystojny facet, miał kolegę, też młodszego jeszcze od niego, on był w moim wieku, też mega przystojny, też dobrze sytuowany. I tak się, słuchajcie, zdarzyło, że ja byłam z dzieckiem i ten jego przystojny kolega, gdzieś tam wyjeżdżaliśmy razem i ona również była dziewczyną z dzieckiem. I myśmy w końcu zaczęły pytać, mówicie, słuchajcie, o co chodzi? O co chodzi, że no, moglibyście mieć naprawdę atrakcyjną, fajną dziewczynę bez obowiązku, no bo wiadomo, że dziecko no to już nie jest się luźnym, jest jakiś obowiązek, nie? I pamiętam taką rozmowę, żeśmy prowadzili. I wiecie, co oni powiedzieli? Że wy miałyście wywalone. Wy miałyście wywalone, wy macie dziecko, już jest, czujecie się jakby spełnione, macie za sobą małżeństwo, nie padacie na kolana, bo jakiś facet zwrócił na was uwagę. A mówi, te dziewczyny 20-paroletnie, one po prostu już wszystkie mają obrączki w oczach. Dwóch atrakcyjnych facetów tak nam wtedy powiedział i ja to sobie bardzo też zapamiętałam, nie? Że to jest właśnie o tym, że jeżeli my pokazujemy swoją wartość, okej, ja cię obserwuję, jestem miła, oczywiście sympatyczna. To nie chodzi, że ja mam być zimną suką na dystans. Absolutnie nie. Jestem miła, tak jak dla wszystkich jestem miła. I obserwuję. Co jesteś w stanie dla mnie zrobić? Czyli kiedyś ktoś, czekajcie, takie porównanie użył, że nie dajemy kredytu bez pokrycia. On się musi najpierw postarać i pokazać, że na ten kredyt zaufania zasługuje. Dopiero wtedy dajemy. A nie my dajemy za nic już, wszystko na tacy. A jak za... No tak, no właśnie, to jest o tym, tak? Katarzyna, ja pamiętam jedną sytuację z domu. Zawsze lubiłam masturbację. Chłopaka miałam, poznałam, bo właśnie pamiętam, jak mój głupi ojciec skomentował, że czytam magazyny dla dziewczynek o jakimś tam onanizowaniu. Tym samym ojciec łapał mnie za piersi i robił mi smaczne żarty. Taki mamy wzorzec, no niestety.
No tak, no żarty są często okropne, nie? Joasia, ja latałam i zabiegałam o wszystko, on jak księżniczka siedział, no właśnie. Jeszcze inna rzecz, w początkach relacji wielu ludzi coś udaje, kreuje się wbrew sobie na kogoś innego, a potem rozczarowanie. Tak, i te kobiety, które są właśnie prawdziwe, niczego nie udają, bo nie muszą zasługiwać, te są pożądane, tak? Moją znajomą zostawił mąż z jej przyjaciółką. Jego rodzina twierdzi, że to wina mojej znajomej, bo o niego nie walczyła. Wiecie, no. Walczyć o faceta, który odchodzi z moją przyjaciółką? No nie wiem. Niby dlaczego. Tak? Wykładam jedną kartę i sprawdzam. Okej, dziewczyny, czyli jakby podsumowując. Podsumowując, kiedy jesteśmy pożądane, kiedy jesteśmy prawdziwe, kiedy niczego nie udajemy, kiedy nie oddajemy się od razu na tacy, tylko mówimy: okej, pokaż siebie, pokaż swoje wartości, pokaż, czy ci na mnie zależy, a nie my już mu chcemy pokazać, jak to nam zależy. No, wiecie, można się z tego śmiać, można w to nie wierzyć, ale mężczyzna ma walkę, zdobywanie w swoim charakterze. Oprócz oczywiście takich bardzo wrażliwych kobiecych mężczyzn, ale w większości mają. I teraz te przykłady, o których wam mówiłam, tak, o tych kobiet, które nie, jakby nie poddały się od razu, już tutaj wszystko, bierz mnie, one zdobywały najfajniejszych facetów. Tak? Czyli takie zachowanie, takie niebycie niemiłą, niebycie zimną, niebycie suchą, czy na dystans, ja teraz będę zimną królewną, to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, że mam być prawdziwą, ale czy to znaczy, że ja od razu mam się komuś oddać, tak? Nie w sensie nawet seksualnym, tylko już mnie masz, już mnie zdobyłeś. Ja się muszę poprzyglądać, bo jeżeli kobieta nie zna faceta i daje mu sygnały, już mnie całą zdobyłeś, już ja jestem twoja, to on sobie myśli, czy to praktycznie, czy to jest trofeum, czy ona jest wartościowa, czy ona się ceni. Bo kobieta, która się ceni, musi się poprzyglądać, musi poznać, musi go zobaczyć w różnych sytuacjach. I to jest fajne, a jednocześnie umie zmysłowo podkręcić atmosferę. Kiedy podkręca zmysłowo atmosferę dziewczyny? Wtedy, kiedy jest blisko siebie i czucia, kiedy jest w ciele, bo zmysłowość to bycie w ciele, tak? Czyli lubi dobrze zjeść, zachwyca się pięknym zapachem, zachwyca się potrawą, tak? Jest sobą, po prostu. To już wszystko wiem, o czym mówisz, Jasiu. Przestałam udawać, znam swoją wartość, lubię siebie, tęsknię za dojrzałą miłością. Kochana, wiele z nas osób tęskni. Tylko, że no, mimo tego, że takie jesteśmy, możemy nie mieć gwarancji, że kogoś takiego poznamy. Oczywiście warto robić pewne rzeczy w tym kierunku, tak? Wychodzić do ludzi, być na portalach randkowych. Ja nie demonizowałabym portalów randkowych, bo znam kilka znajomych, które znalazły męża, wspaniałych facetów na portalach randkowych, tak? Więc to jest takie samo narzędzie jak każde inne. Pytanie, czy zachowujemy trzeźwość umysłu, tak? To prawda, ja zawsze trzymałam chłopaków na dystans, nie mogłam się odgonić. Z moim mężem też tak było, ja do niego z dystansem nie chciałam się nakręcać, on zaczął do mnie przyjeżdżać 1000 km co weekend, nie dał za wygraną. No właśnie o to chodzi. Och, a ja poszłam do łóżka z kochasiem na drugiej randce. To jest to pytanie, które Ania też zadała, że ważne jest, żeby rozróżnić, co jest dla romansu, a co jest dla stałego związku. To też chyba wam przytaczałam, że w jakiejś tam książce o Francuzkach w taką fajną rzecz przeczytałam i ona do mnie przemówiła, że francuski, no wiadomo, że to kraj, wiecie, że tam bycie, tam wszyscy mają kochanków, kochanki i tam trochę inne jest do tego podejście, że wszystko jest dla ludzi, wszystko jest dla przyjemności. Więc Francuzka, jeżeli poznaje faceta, ona go ocenia. Czy to jest materiał na romans, czy na długi związek? Jeżeli jest na romans, to idzie nawet na pierwszej randce do łóżka. Ale jeżeli on jej się podoba i widzi, ok, mogłoby z tego być coś więcej, to się powstrzymuje i go trzyma. Jakby trzyma go, żeby
on, żeby to pożądanie w nim wzrosło, żeby to chęć zawalczenia o nią wzrosło, żeby to zabieganie wzrosło. Jak facet wszystko dostaje na tacy od razu, no to nie będzie już walczył o kobietę, no bo to jest jakby proste, tak? To jak ma być na życie, to kiedy do łóżka? Czekajcie, nie rozumiem pytania. To jak ma być na życie, to kiedy do łóżka? Ja rozumiem, już okej. Wiesz, no warto poczekać. I wtedy, kiedy poczujemy, że on dla nas się stara, on dla nas dużo robi, a poza tym, wiecie, seks wtedy smakuje lepiej, bo jesteśmy oboje nakręceni. Tak? Czyli jeżeli ja faceta trochę podtrzymam, no on na początku chce seksu. Każdy facet od kobiety na początku chce seksu. I zamiast się na to oburzać, po prostu weźmy to. I teraz, jeżeli ja go przetrzymam, nie pójdę z nim od razu do łóżka, daję szansę, żeby ta relacja weszła na wyższy poziom. Czyli on zaczyna mnie poznawać, zaczynamy chodzić, możemy się oczywiście przytulać, całować, ale ja mówię, ja chcę seks, że ja chcę poczekać z seksem. Kręcisz mnie? Ale chcę poczekać z seksem, to on ma wtedy szansę mnie poznać, moje wartości i wtedy się buduje relacja. Trudno powiedzieć, bo ja guru związku stwierdzą, że po 90 dniach. No to jest długo. Ja bym nie była za tym, żeby stosować takie, wiecie, sztywne reguły. Zachowuję też trzeźwość umysłu, nie idę w flangu, nie zależy mi na takiej relacji. Okej. Więc ja nie, trudno mi jest powiedzieć, czy miesiąc, czy dwa, czy trzy. To wszystko zależy, jak ta relacja się rozwija. Co on ci sobą pokazuje? Po 90 dniach do łóżka, Kasia się zdziwiła. Facet tylko do pukania to nie dla mnie. Nie musi być facet tylko do pukania, Aniu. Może być przyjaciel, z którym się lubimy, chodzimy do kina, rozumiemy się, gadamy, uprawiamy seks, ale nadal nie jest to związek. Czyli nie umawiamy się na związek. Więc to nie musi być facet tylko do pukania. I ja przeżyłam taką piękną przyjaźń z seksem. I bardzo dobrze to wspominam. Czułam się bezpieczna. Czułam, po prostu się lubiliśmy. Nie było, tam nie kochaliśmy się jak para, ale się bardzo lubiliśmy i był seks super. Więc jest pomiędzy facetem do pukania, a związkiem jest jeszcze cała gama różnych niuansów, tak? To jest takie trochę skrótowe, że facet do pukania. I nie zgodzę tutaj się z tym, że to musi tak być, nie? Długo jak cholera. Ale ja chciałam swojego partnera ocenić również w łóżku, więc też poszłam z nim do łóżka na drugiej randce. Zważcie, że on też poszedł ze mną do łóżka na drugiej randce. Był równie łatwy, to pierwsze. A po drugie, nadal długo byłam nieuchwytna, też tak się da. Oczywiście można też tak. Słuchajcie, dziewczyny, no ile ludzi, tyle wyborów, tak? Czasami może być taka namiętność, że rzeczywiście ludzie się spotykają, od razu idą do łóżka i z tego wychodzi miłość. Są też takie przypadki, tak? Ale są też takie, że jak ta namiętność narasta, już wiecie, każdy dotyk, każdy zmysłowy dotyk po prostu powoduje, że my wrzemy, to też ten seks później jest po prostu też inny, tak? My się umawiamy tylko na seks, ale tylko z nim mam seks i zawsze gumka. Super. Dbamy o bezpieczeństwo, absolutnie. Jak się podtrzyma, to później ten seks jest taki wyczekiwany, nawet zwykły pocałunek jest cudowny po czekaniu. Też się z tym zgodzę. Więc zobaczcie, dziewczyny, ile ludzi, tyle różnych układów. Czasami ten seks nawet, kiedy, nie wiem, spotykam się z kimś przez miesiąc i seks jest taki, że na przykład zapamiętam do końca życia. Że to nie jest tylko pukanie się, że to jest jakieś nieziemskie, po prostu jest taka chemia, że dzieje się coś nieziemskiego. I teraz, jeżeli my założymy, że tylko musi być coś więcej, to pozbawiamy się też takich doświadczeń. Ja nie mówię, że wszyscy muszą, tylko chodzi o to, że nie szufladkujmy, bo znam też taki, moja przyjaciółka przeżyła taką relację z mężczyzną, trwała to krótko, ale to była taka chemia, jak oni się spotkali, że tam aż wrzało między nimi. I ona powiedziała, że nigdy w życiu takiego seksu nie przeżyła. I że to jest jedno z najpiękniejszych wspomnień jej życia. Spotykali się krótko, chyba, nie wiem, koło miesiąca, z różnych tam powodów, już teraz nieistotnych, ale w życiu nie chciałaby się pozbawić tego doświadczenia.
I to była namiętność, to nie było płukanie się. Taka chemia czasami jest między ludźmi, takie feromony, że po prostu wiecie, od razu jest ogień, nie? Ja po 7 dniach się zaręczyłam. No więc właśnie. Więc ile ludzi, tyle różnych opcji. Natomiast to, do czego chcę was namówić, dziewczyny, nie zamykajcie się w takim sensie, że ma być tak albo tak. Otwórzmy się, że nie wiemy. Nie wiemy, co jest dla nas najlepsze. Nie wiemy, co się wydarzy. Jak spotykam pierwszy raz faceta, to czy ja wiem, czy on jest na całe życie, czy na seks, czy na przyjaciela? Skąd ja mam to wiedzieć na pierwszej randce? Nie wiem. Patrzę z otwartością, jestem tu i teraz i patrzę, jak się to potoczy. Jest chemia między nami, ale on nie szuka związku, jest młodszy 8 lat, spotykamy się już ponad rok. No i super. Na ten etap w życiu widocznie to jest okej. Okej, dziewczyny, taki temat nas rozgrzał, pewnie nieskończony. Może, a co wy na to, żeby zrobić za tydzień, w ten czwartek właśnie, nie we wtorek, już stricte o seksie? Jasiu, nie wiemy, co jest dla nas najlepsze, nie zgadzam się z tym. Masz prawo, kochana, się nie zgadzać. Ja w tym sensie mówię, że ja oczywiście wiem, jakie są moje potrzeby, wartości, ale życie nas czasem zaskakuje. I czasem ludzie, którzy zrobią coś, co by się wydawało, że no, nigdy by tego nie zrobili. Nagle się okazuje, że jest przepięknym doświadczeniem. W tym sensie mówię, że nie wiemy, co jest najlepsze. Że jeżeli jesteśmy, takie mamy, wiecie, wyznaczone tory, że tylko to, wiecie, nawet ostatnio na sesji takiego porównania użyłam, że jeżeli my mamy taką ścieżkę wyznaczoną przed sobą, tak, że ja tylko tak chcę, tylko tak sobie wyobrażam, tylko to jest dla mnie dobre i ona to jest taka kręta droga między skałami, to nie widzę tego, co jest z jednej i z drugiej strony, a tam są może ścieżki w bok, tutaj, w tę stronę, tutaj jest piękny widok. W tym sensie nie wiemy, co jest najlepsze, bo jeżeli się otwieramy, że życie mi przynosi to, co jest dla mnie najlepsze, to czasami mogę być zaskoczona i nigdy nie wiem. Ja głęboko w to wierzę, że nigdy do końca nie wiemy, co jest dla nas najlepsze, bo głowa, przypominam, działa poprzez przekonania, wzorce myślowe, ego. Tak ma być, bo ja sobie tak wymyśliłam i wtedy tak naprawdę się zamykamy. A jeżeli otworzymy głowę, że otwieram się na wszystko, co mi życie przynosi i zobaczę, spróbuję, to może się coś wydarzyć, cuda się mogą wydarzyć, tak? Też tak można, jeśli ktoś chce, ludzie są różni, mają różne potrzeby, możliwości, okej. Bądźmy ciekawe, co się wydarzy. Najtrudniejsze jest nie rzucanie się na jak to tak jeszcze chcę natychmiast tego chcę tak. Nie można się zarzekać, życie potrafi bardzo zaskakiwać. Oczywiście, że tak. Właśnie o to chodzi. O seksie proszę. Dobrze. Tak dobry pomysł, że mało, za mało tego było do tej pory. Jestem bardzo za o seksie. Intuicja wie, co dla nas najlepsze. Tak, ale nie wie na przyszłość. Co my wiemy, co za miesiąc będzie? Może życie się nam tak potoczy, że stanie się coś zupełnie zaskakującego i nasza intuicja uzna, że to jest dla nas właśnie najlepsze. Czy my jesteśmy w stanie to przewidzieć? Jestem już na tyle dojrzała, że wiem, jak ten romans się skończy. To będę jedynie za niego wdzięczna i bardziej otwarta na więcej dobrych doświadczeń. Podoba mi się, ale jesteśmy wolni. Ja bym się chętnie dowiedziała, jak na nowo cieszyć się z seksu w kilku jednym związku. Okej, no dobrze, to za tydzień w czwartek porozmawiamy o seksie. Jeszcze przypomnę, że to nie będzie prawdopodobnie wtorek, tylko czwartek. Ja to jeszcze jutro potwierdzę. No i tyle. Czy jeszcze jakieś pytanie na koniec? Czy wychodzicie z takim poczuciem, że wiecie, kiedy czujecie się pożądane i kobiece? Ja się jakoś kompletnie się z tobą nie zgadzam. Okej, to jest dla mnie okej. Nie musimy się zgadzać we wszystkim. Ja się nauczyłam tego, że otwieram się na życie. I jeszcze parę lat temu w życiu nie wiedziałam, że będę pracować z kobietami. I teraz
miałam swoją firmę słoikową i wszyscy mi mówili, masz dobrą firmę, zajmij się tym. A ja nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam, co jest dla mnie najlepsze, ale czułam, że to jest dla mnie za mało. Tak? To i otwierałam się, mówiłam, ok, będę próbować różnych rzeczy. I nie wiedziałam, co jest dla mnie najlepsze. Musiałam spróbować różnych rzeczy, pójść na różne warsztaty, na różne kursy, do różnych szkół, żeby dowiedzieć się, co jest dla mnie najlepsze. Ale to życie mi to przyniosło, bo zaczęły się pojawiać kobiety i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym sensie dziś nie musimy wiedzieć, co jest dla nas będzie najlepsze za pół roku czy miesiąc. Ale jeżeli otworzymy głowę, ja to tak rozumiem w każdym razie, może to jest kwestia słów, które używamy, ale mówienie, że ja już w tej chwili wszystko wiem, co jest najlepsze, chodzi mi o miłość, a nie generalizację. Uczymy się niezależności, stawiania granic, jeszcze nauczymy się o sekcie, w końcu zamknął kanał za szerzenie niewłaściwych snów, nie wieści. Super. Romans i randki, dużo randek, to mój styl życia na dzień dzisiejszy. Miłość, oczywiście, że miłość, mi też chodzi o miłość. Mi też chodzi o miłość, tylko że miłość ma bardzo różne oblicze. To jest też pytanie na przykład dla mnie, czy jeśli jestem z kimś przez miesiąc i mam porozumienie dusz, jakiego w życiu nie miałam, nie tylko ciała, ale i dusz, czy to jest miłość, czy nie jest miłość? No bo trwała tylko miesiąc, ktoś może powiedzieć, to nie miłość. Ale na przykład przeżyłam niezwykłe duchowe połączenie. To jest pytanie, co jest miłością? Czy o miłości decyduje długość trwania? Dla mnie nie. Okej, dziewczyny, bo będziemy gadać i gadać. Temat rzeka, nie? Każdy coś innego chce, pragnie, ma inne wyobrażenie. No właśnie, każdy ma inną definicję miłości, dokładnie. Ja bym chciała, by ktoś się pojawił. Dobrze jest się też otwierać, nie? Na taki właśnie, że nie wiem i z otwartością się rozglądam, nie? Ale nie na zasadzie, że już kwaceta widzę, o może ten, nie? A jak on ciągle wraca już od roku, no to znaczy, że się kręcicie się nawzajem. To piękne, że wraca. Okej, dziewczyny, słuchajcie, 20 po 9, kończymy. Całusy, widzimy się za tydzień. To dopiero będzie gorący temat o seksie. O Jezu, aż się już zakrztusiłam. Dziękuję Wam bardzo za Waszą szczerość, za piękny wieczór. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Piękne kobiety, boginie. Pa, pa.